Nowotarskie zakłady przemysłu skórzanego Podhale witają pracowników nowej zmiany. Życzymy wszystkim pomyślności. Zakładowy radiowęzeł jak może umila życie ponad 7-tysięcznej załogi. Wraz z nim serdecznie witamy wszystkich pracowników spieszących do 4 zakładów kombinatu. Zakładu produkcji obuwia, zakładu wyrobów gumowych, Zakładu Produkcji Części Zamiennych i Maszyn oraz Zakładu Garbarskiego, położonego poza tym terenem. Roczna wartość produkcji Podhala przekracza 12 miliardów złotych, co równa się 9,5 milionom par butów. W roku 1985 mija 30. rocznica istnienia tego kombinatu. Rocznice zawsze nastrajają do wspomnień, do porównań, do podsumowań. Spróbujemy uczynić to w naszym filmie. Choć bardzo piękna, skalista, podhalańska ziemia nie dawała wielkich szans uprawie rolnej. Dlatego od zamierzchłych dziejów Nowy Targ wybrał rzemiosło wywodzące się od lokalnego surowca – skóry. Na długo przed epoką maszyn nowotarscy obuwnicy znani byli ze swego kunsztu rękodzielniczego nie tylko w tej części Europy. Jednak pracy nie starczało dla wszystkich. Epoka pary też nie przyniosła wielkiej poprawy, choć ta XIX-wieczna garbarnia pracuje do dziś. Góralu czy ci nie żal? Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi emigrowało dla chleba. Ci, którzy pozostali, z trudem utrzymywali swe rodziny. Ciągły nadmiar rąk do pracy na Podhalu spowodował, że w roku 1953 Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie w Nowym Targu ośrodka przemysłu obuwniczego na dużą skalę. Na początku były drogi, już nie na obczyznę. Fabryka powstawała na przedmieściu Nowego Targu wśród lasów i wzgórz. Już w 2 lata po decyzji budowy wykonano pierwszą parę butów. Patronat nad produkcją sprawowali wówczas doświadczeni pracownicy fabryki Chełmek. W roku 1971 Podhale wyprodukowało 100-milionową parę. Czy znaczy to, że cel został osiągnięty? Zdjęcia wykonane latem 1985 roku zaprzeczają temu w sposób oczywisty. W tej nawie hali przetwarzać się będzie dziennie 75 ton skór surowych, na 12 tysięcy metrów kwadratowych skór wierzchowych. Konieczność ochrony środowiska podhalańskiego zdecydowała o lokalizacji nowej garbarni skóry w znacznym oddaleniu od Nowego Targu, w Bieżanowie pod Krakowem. Kraków, też zagrożony ekologicznie, nie musi się obawiać tej inwestycji. Projektanci zastosowali wszelkie możliwe zabezpieczenia, m.in. podwójny układ oczyszczalni ścieków w obiegu zamkniętym. Elektronika, komputeryzacja. Bez nich nie istnieje nowoczesność. 4 wytwórnie kombinatu pracować muszą współbieżnie, jak tryby w mechanizmie synchronicznej przekładni. Ośrodek obliczeniowy NZPS, wyposażony w pamięci płytowe, spełnia funkcje koordynujące.
Świadczy również usługi innym instytucjom. Ludzki mózg działa niewątpliwie wolniej niż maszyna matematyczna. Wykonuje wszakże bardziej nieuchwytne zadania natury twórczej, od chociażby projektowanie urzeźbienia podeszwy buta. Wzorcownia Podhala demonstruje bardziej rozwinięte wytwory artysty plastyka, projektanta butów. Dla każdego coś odpowiedniego, a może wymarzonego. To wszystko było, jest lub będzie w najbliższym czasie produkowane w Podhalu. Fabryka w Nowym Targu wytwarza buty typu sportowego. Oferuje szeroki asortyment wygodnego i modnego obuwia. W ten sposób rozpoczęliśmy od końca. Proponujemy zatem skrót procesu produkcyjnego. Zakład produkcji wyrobów gumowych wytwarza właśnie spody niektórych butów w różnych wzorach i rozmiarach, a także inne komponenty gumowe obuwia. Podstawowym członem kombinatu jest zakład obuwia. Pracują tu specjaliści różnych branż. Nie wszystko można zautomatyzować. W wielu przypadkach decyduje oko i doświadczenie pracownika. Oddajemy głos jednemu z nich. U nas w zakładzie jest płaca nie tylko za pracę, tylko tak samo i za myślenie. Człowiek musi myśleć i pracować. To się mówi tak, że na siekarz to tam co tam. Siekarz musi popracować kilka lat, żeby był dobrym siekaczem. Bo my musimy myśleć, gdzie ten nóż na tym klocu ułożyć, żeby była jak najmniejszy odpad, a wykorzystać jak najlepiej skórę. Bo my mamy od tego opłacone, ile parwy siekamy i do oszczędności skóry. To my z tego mamy płacone 25%. Musi mieć człowiek orientację w oczach, bo jak będę ja myślał długo, gdzie ten nóż położyć na tym klocu, nie? To mnie zbawi, co ja zrobię nic. A ja muszę mieć w oczach i w głowie wszystko, każdy moment. Ja muszę już wiedzieć naprzód, gdzie ten nóż postawić. I ja nie mogę brać ten i przykładać i go z powrotem, tylko ja biorę ten nóż, który mnie w to miejsce pasuje. I od tego zależy moja wydajność pracy. Podobne doświadczenia konieczne są na szwalni, gdzie pracownice łączą ze sobą wiele drobnych elementów cholewki. Tutaj niektóre czynności wykonuje automat.
Tam, gdzie to możliwe, pracują automaty. Nie potrafią jednak wszystkiego. Potrzebna jest sprawność rąk nowotarskich dziewcząt. Umiejętności takie przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Ale rośnie znaczenie wyspecjalizowanych maszyn i automatów. Tutaj rola człowieka sprowadza się do przygotowania produkcji i jej nadzoru. Karuzelówka się kręci. W czasie jednego jej obrotu powstają 24 pary butów. Inny rodzaj butów, inne komponenty. Inny układ wtrysku i wulkanizacji. Zasada jednak ta sama. Człowiek nadzorujący maszynę, podający półprodukt i przyjmujący gotowy, jeszcze ciepły towar. Zachodnio-niemiecki automat marki Detzma. Inwestowanie w maszyny przodujących firm światowych jest opłacalne, gdyż produkty Podhala widziane są chętnie na obcych rynkach. Przynoszą niezbędne dewizy dla zakupów materiałów, surowców i unowocześniania parku maszynowego. W toku całego procesu produkcyjnego stosowana jest zasada technicznej kontroli międzyoperacyjnej. Ewentualne braki eliminuje się w zalążku, ratując cenne surowce i materiały. Prawdziwe znęcanie się nad butem nastąpiło jeszcze przed uruchomieniem masowej produkcji danego wzoru. Losowo wybrany but z próbnej serii spełnić musi wszystkie zaprogramowane parametry wytrzymałości. Natomiast na wydziałach montażowych tę rolę spełniają kontrolerzy gotowego produktu. Nie wynaleziono jeszcze automatu do zakładania sznurowadeł. Na początku istnienia nowotarskiego Podhala przez wydziały montażowe przesunęło się blisko 300 milionów par butów, z czego około 50 milionów powędrowało w świat do 32 krajów.
Aby w dzisiejszych ostrych warunkach światowej konkurencji nie tylko utrzymać zdobyte pozycje na rynkach zbytu, ale je nadal rozszerzać, trzeba dysponować argumentami nie do odparcia. Jednym z tych argumentów jest jakość. Także handlowa elastyczność, umiejętność współpracy. Jak widać, załoga NZPS wymogom tym sprostała. W magazynie znajduje się towar już sprzedany. Z tej mapy nie należy wnosić, że Nowy Targ jest stolicą świata, ale wynika z niej, że w butach z Podhala chodzą ludzie na wszystkich kontynentach. Kolejne tiry pojadą w świat. Również w krajowych sklepach coraz łatwiej kupić buty z emblematem Podhala. W kombinacie działa 16 organizacji społeczno-politycznych. Pomagają one dyrekcji w rozwiązywaniu niełatwych problemów reformy gospodarczej i dalszego rozwoju zakładów. Dziś na kolegium referentem jest dyrektor naczelny Stanisław Pełka. Tematem dzisiejszego kolegium jest rozwój przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zakładu w Nowym Targu w latach 1986-90. W tych latach chcemy osiągnąć właściwie dwa cele. Mianowicie pierwszy, zasadnicza poprawa warunków pracy zatrudnionej tu załogi oraz intensyfikowanie produkcji obuwia. Musimy dokonać odpowiedniego przyrostu produkcji po to, żeby wygospodarować środki na realizację tych dwóch tematów łącznie. Powinniśmy zrealizować następujące przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy zakładu. I tak, pierwsza sprawa, czyli byłaby kontynuacja bieżących tematów, to jest obudówka dla potrzeb socjalnych przy hali 35 i 45. Następnie z zakresu poprawy warunków pracy rozbudowa przychodni służby zdrowia o ośrodek rehabilitacji zawodowej. Dalej uważam za konieczne budowę hali produkcyjnej, nazwijmy to hali manipulacji, między obecną halą manipulacji a ośrodkiem zdrowia i drugą podobną halę między ośrodkiem obliczeniowym a halą montażową. Pytanie mam takie, w jakiej kolejności te inwestycje zaproponowane byłyby realizowane? Temat pierwszy to są dobudówki socjalne do hali 45-35. Natomiast w drugim rzucie byłaby realizacja dobudowy przy ośrodku służby zdrowia i budowy hal produkcyjnych przy hali 45 i 35. Panie dyrektorze, w związku z dobudową tej przybudówki do ośrodka zdrowia jako wydział, jako takiego zaplecza rehabilitacji, dużym kosztem nakładów i środków została uruchomiona rehabilitacja na naszym lodowisku dla załogi. Jest ona wyposażona w niezbędne urządzenia i to dobrze. Czy tą rehabilitację likwidujemy tam, a przenosimy do zakładu, czy będzie to całkiem odrębny temat? Odrębny temat. Poza tym będzie poszerzony zakres lecznictwa w naszej przychodni, choćby o ogólnie rzecz biorąc. Omawiana inwestycja jest bardzo potrzebna, bowiem przychodnia specjalistyczna na terenie fabryki zatrudniająca 11 lekarzy specjalistów wyposażona jest z nowoczesnego sprzętu medycznego jedynie w tomograficzny rentgen.
Oddział fizykoterapii korzysta z gościnności hali sportowej oddalonej od kombinatu o kilka kilometrów. Wykonuje się tu zabiegi jontoforezy, diadynamiki, ultradźwiękowe, a także inhalacje, kąpiele parafinowe oraz gimnastykę rehabilitacyjną. Dobrze gospodarując dziś, trzeba myśleć o przyszłości. Szkoląca się tutaj młodzież, której większość stanowi drugie pokolenie pracowników Podhala, już wkrótce przejmie losy zakładów w swoje ręce. Szkoły zawodowe i technika, których warsztaty znajdują się na terenie kombinatu, wykształciły dotychczas ponad 3000 obuwników i ponad 1000 technologów obuwia. Absolwenci tu wyszkoleni stanowią od lat trzon załogi, kadrę fachowców, na których zawsze można liczyć. Trzecie pokolenie pracowników Podhala na razie ma inne zainteresowania. W Zakładowym Domu Kultury mieszczącym się w dawnym kinie Bacówka działają różne pracownie twórcze, także plastyczna dzieci. Kółko plastyczne dzieci kierowane przez Stanisława Gała może pochwalić się osiągnięciami na skalę międzynarodową. Marek Pogodziński na imprezie Kanagawa 83 w Japonii uzyskał pierwszą nagrodę i złoty medal. Czy to natchnienie, czy nie? Prace innych uczestników są nie mniej interesujące. Dorosły człowiek przyzwyczaja się do otaczającego go piękna i po pewnym czasie obojętnieje. Oczy dziecka widzą bardziej bezpośrednio i głębiej, indywidualnie. Zapewne dlatego dominującą tematyką dziecięcej twórczości jest folklor, zwyczaje ludzi, piękno krajobrazu i architektury podhalańskich wsi. Skoro o wsi mowa, ponad 5000 pracowników NZPS mieszka poza Nowym Targiem. Codziennie przywożona jest do pracy autokarami i odwożona do domów. Wysiłek to spory, organizacyjny i finansowy dla zakładów, a dla ludzi strata czasu. W miarę aktualnych możliwości NZPS zawsze popierał i wspierał budownictwo mieszkaniowe w Nowym Targu. Pracownicy Podhala otrzymali dotychczas ponad 1500 mieszkań służbowych i spółdzielczych. Obecnie Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje kolejne osiedle dla pracowników, 170 mieszkań. Miastotwórcza rola NZPS to nie tylko mieszkania, to cała infrastruktura, szkoły, miejski ośrodek kultury, sieć handlowa i komunikacyjna i szereg innych obiektów mogących budzić uczucie zazdrości, jak na przykład ten obiekt. Wybudowany w czynie społecznym w roku 1978 przez załogę Podhala, udostępniony dla wszystkich chętnych.
tego najstarsi górale nie pamiętają. Jezioro pod Nowym Targiem? No, tak dobrze jeszcze nie jest. Ale w oczekiwaniu na własny akwen członkowie powstałego w 1976 roku w NZPS podhalańskiego jacht klubu Szekla na razie zacumowali w Znamirowicach nad Zalewem Rożnowskim i z cichym, lecz znaczącym poparciem dyrekcji w wolne soboty i niedziele brać żeglarska pruje wody jeziora swoimi omegami, zdobywając umiejętności i kolejne stopnie wtajemniczenia. Szekla zrzesza 170 osób różnej rangi w hierarchii wtajemniczenia. 19 żeglarzy, 18 sterników jachtowych, dwóch jachtowych sterników morskich i jednego kapitana żeglugi wielkiej. W ciągu swej działalności Szekla przeszkoliła 350 osób w trudnej sztuce wykorzystywania nawet przeciwnych wiatrów. Z czasem wielka woda w postaci Zalewu Czorsztyńskiego sama do nich przypłynie. Ci członkowie załogi Podhala, którzy już lub na razie nie marzą o wielkiej przygodzie żeglarskiej, soboty i niedziele spędzają w pobliskim Dębnie nad Białką. Pracownicy wraz z rodzinami mają tu naprawdę świetne warunki wypoczynku. Wody Białki, choć trudno w to uwierzyć, nadal są czyste. Ale na prawdziwy urlop NZPS Podhale proponują dźwiżyno nad morzem, ewentualnie bliższy rzegiestów. Wszystko gwarantowane, z wyjątkiem pogody. Nie sposób przecenić siły wpływu prężnego kombinatu na tzw. całokształt życia regionu. Kto z ludzi interesujących się sportem nie słyszał o klubie sportowym Podhale, a zwłaszcza o jego sekcji hokeja? Nie wszyscy jednak wiedzą, że od roku 1967 KS Podhale i NZPS Podhale stanowią integralną całość. Sportowa pasja zaczyna się objawiać stosunkowo wcześnie. Nie zawsze i nie wszędzie niestety jest ujęta planowym szkoleniem, tak jak w Nowym Targu. Trener młodzików KS Podhale, Tadeusz Kramarz, nim zaprosi synów tutejszych obuwników na lodowisko, biega i skacze z nimi po parku. System został już dawno sprawdzony w praktyce. Dwunastego kwietnia 1985 roku. Mecz rewanżowy w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski z Polonią Bytom. Na trybunach Nowy Targ, pracownicy Podhala z wyłączeniem drugiej zmiany, spora grupa kibiców śląskich. Atmosfera godna największych stadionów. Popatrzmy. Mecz wszedł już do historii polskiego hokeja. Zakończył się rezultatem 6-5 po rzutach karnych dla Podhala. Patrząc wtedy spokojnie na grę obu zespołów, pomyślmy, że hokeiści Podhala dotychczas 11 razy zdobywali tytuł mistrza Polski. Wielu zawodników Podhala wchodzi w skład kadry narodowej, która awansowała do grupy A Mistrzostw Świata.
wejścia ostre, ale nie zawsze czyste. Pora kończyć nasz film. Przypomnijmy jeszcze, że opieka kombinatu otacza szeroko pojętą kulturę, nie tylko tę z przymiotnikiem fizyczna, o czym już przekonaliśmy się, oglądając działania i osiągnięcia sekcji plastycznej dzieci przy Zakładowym Domu Kultury. Działa tam również sekcja fotografiki, a także i muzyczna, w skład której wchodzi orkiestra Dęta, zespół jazzowy oraz, czy może przede wszystkim, reprezentacyjny zespół góralski Hyrni. Zespół ten uosabiał nasz góralski folklor w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Norwegii, NRD i Republice Federalnej Niemiec. Życzymy Hyrnim oraz wszystkim pracownikom NZPS Podhale dalszych sukcesów. Mm-hmm.